Dobry wieczór Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II na kolejnym spotkaniu z cyklu z Janem Pawłem II ku przyszłości. Dzisiaj spotkanie 45. A gość specjalny naszego dzisiejszego wydania, pan Jerzy Winkowski, który jest tutaj z nami. Wielkie owacje dla naszego gościa. Pan Jerzy przyjechał z małżonką, Janiną. Pani Janino, witamy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zanim oddamy głos na scenę, Panie Jerzy, proszę jeszcze sobie spokojnie siedzieć 20 minut. Teraz będą ogłoszenia parafialne. Chciałbym Państwu powiedzieć, co się w najbliższym czasie u nas w muzeum będzie działo. Witamy przede wszystkim widzów internetowych. Minęła godzina 18, więc witamy Państwa bardzo serdecznie przed telewizorami. Dzięki firmie Premium Media, którzy zawsze tutaj są z nami i na Państwa życzenie transmitują nasze spotkania na cały świat. Mam nadzieję, że dzisiaj słyszalność dobra i że pogoda jest dużo lepsza niż w Częstochowie. Szanowni Państwo, dziś 18 listopada, za miesiąc na spotkaniu 18 grudnia będziemy gościć wieloletniego ojca generała i przeora Jasnej Góry, ojca Jerzego Tomzińskiego. Był tutaj na spotkaniu z panem Arturo Marii, ale nie jako gość honorowy, tylko wtedy był gościem, który przyjechał zobaczyć nasze muzeum. Chciałbym bardzo serdecznie go tutaj przede wszystkim poznać z Państwem, dlatego że to jest ostatni żyjący ojciec soborowy z 1962 z Soboru Watykańskiego II. Który trwał przez 4 lata. Ojciec wszystkie te lata spędził na soborze. Tam poznał również naszego umiłowanego świętego Jana Pawła II. To, proszę Państwa, za miesiąc. A w międzyczasie będziemy mieli tak. W najbliższą sobotę o godzinie 12 w tym drugim budynku będzie drugi międzynarodowy zlot kolekcjonerów pamiątek związanych z Janem Pawłem II, monet, medali, obrazków, relikwiarzy, dewocjonali, wszelkiego typu staroci bez mebli. Dla mnie zawsze miłe sercu to, co jest związane z Janem Pawłem II. Będziemy gościć również Pocztę Polską, Menicę Papieską, Menicę Jurajską. To jest międzynarodowe spotkanie. Zapraszam Państwa 21 listopada o godzinie 12 w sobotę na drugim budynku. Tego samego dnia, jakby Państwo mieli życzenie, to proszę przyjść na godzinę 18 na mszę świętą. Będzie na tej sali, zgodził się na to nasz arcypasterz, metropolita częstowski, ksiądz arcybiskup Wacław Depo. I w jego imieniu zapraszam Państwa. Ksiądz Ryszard Umański będzie celebrował mszę świętą. Będzie możliwość skorzystania z komunii świętej, a przede wszystkim ze spowiedzi. Także 45 minut przed, czyli 15 po 17 możecie Państwo tutaj przyjść, jeśli macie takie oczywiście życzenie. To jest a propos giełdy. Proszę Państwa, 17 grudnia, będę jechał teraz od tyłu, 17 grudnia o godzinie 18 mamy spotkanie z księdzem Janem Kaczkowskim. To jest życie na pełnej petardzie. Znacie tego bardzo ciekawego księdza, ma o czym opowiadać i to wydarzy się u nas 17 grudnia o godzinie 18. Wcześniej, 8 grudnia, zapraszamy na spotkanie z pisarzem i publicystą, panem Stanisławem Srokowskim, Wielkość i dramat polskich kresów, wtorek, 8 grudnia, godzina 18, jak zwykle w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Proszę Państwa, 15 grudnia mamy konferencję Zdrowa Żywność w tym naszym miejscu, w tym muzeum i myślę, że to jedna z ciekawszych rzeczy, które się tutaj będzie odbywać. Pamiętamy, miesiąc temu było spotkanie Dopalacze, a teraz Zdrowa Żywność. Myślę, że to bardzo aktualny temat, więc również Państwa zapraszam na 15 grudnia. 11 grudnia będzie film Rewelacja. Zaraz dostanę SMS-em, jak się on nazywa, o godzinie 18. No to tyle ogłoszeń, a teraz Państwa zaznajomię z naszym dzisiejszym gościem. Ustaliliśmy na samym początku, że pan Jerzy zostanie przepytany tutaj na scenie, ale żeby tradycji stało się zadość, panie Jerzy, to ja powiem coś na temat pana Jerzego, żeby wszyscy widzowie, przede wszystkim internetowi, mogli się z działalnością i z tym, co pan Jerzy zrobił do tej pory, zapoznać. I dlaczego to robię? Dlatego, że możemy, proszę Państwa, wysyłać na stronę muzeum
zapytanie przez internet i my w trakcie spotkania przekażemy naszemu gościowi. No to słuchajmy, kim jest pan Jerzy Binkowski? Urodził się 26 czerwca w Gdyni. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, psychologiem oraz absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Jest również reżyserem. Lider teatralnych zespołów młodzieżowych w Białymstoku, grupa teatralna Boże Ziółka, ciekawa nazwa, Nic to, Nic po nie i Dziesiątka, nagradzanych na wielu ogólnopolskich konkursach, przede wszystkim za inscenizację tekstów Joanny Kulmowej i księdza Janusza Stanisława Pasierba. Jest pan Jerzy zdobywcą Złotej Buławy Hetmańskiej w Białymstoku w 1992 roku. Jest laureatem Literackiej Nagrody Prezydenta Białegostoku imienia Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę poetycką roku 1993 pod tytułem Głosy z pustyni. Od 1994 roku należy do warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jest organizatorem kilkunastu młodzieżowych konkursów żywego słowa, twórczości literackiej Karola Wojtyły Przekroczyć próg nadziei, Zatrzymaj przez chwilę wzrok na kroplach wiosennego deszczu oraz dwukrotnie ogólnopolskiego konkursu poezji religijnej Pamięć i tożsamość. Stale współpracuje z Galerią imienia Śledzińskich w Białymstoku. Prowadził ponad 50 wieczorów literackich. Kilkakrotnie prowadził warsztaty poetyckie dla młodzieży. W latach 2013 do 2015 to autor i uczestnik dialogów poetyckich wraz z Waldemarem Smaszczem. Kustosz Ogólnopolskiej Nagrody Artystycznej Laur Izabeli Elżbiety z Poniatowskich-Branieckiej za zaangażowanie w poszukiwaniu sensu życia, głębokiej radości życia i nadziei. Laureatami zostali m.in. Joanna Kulma i Jan Kulma oraz Barbara Kilar i Wojciech Kilar. Jest pan Jerzy autorem libretta do kantaty przemienienia prawykonanie w archikatedrze białostockiej 18 października 2013 roku. Kompozytor Jakub Milewski. W latach 2012 do 2014 autor i prezenter audycji poetyckiej w Radiu I. Aktualnie na portalu Solidarni 2010 publikuje cykle felietonów m.in. o wychowaniu oraz recenzuje najnowsze wydawnictwa książkowe. To dzisiejszy gość, a jakim jest naprawdę człowiekiem i jak myśli o Janie Pawle II i co go w nim zainspirowało, a przede wszystkim w Karolu Wojtyle, bo na ten temat będziemy mówić najwięcej, to dowiemy się za najbliższe 3 godziny. Zapraszam Panie Jerzy. Bardzo serdecznie witam. Dziękuję Państwu, że przybyliście. Nasza podróż z Białegostoku bez Was tutaj byłaby bez sensu, a z kolei jestem pełen szacunku, że mimo takiej pogody, czegoś, co troszkę zwala z nóg, jesteście. Jestem przekonany, że to nie ze względu na moją osobę, a ze względu na to, co jest takim szaleństwem życia. Panie, że tylko i wyłącznie ze względu na Pana osobę, dlatego że Państwo byli również u mnie tutaj wczoraj i od wczoraj się nic nie zmieniło. Nasze życie to tysiące stron wielu tomów, które rozrzucamy po świecie w różnych miejscach. Każdy z Państwa, tak jak i ja, próbuje nadać sens tym kartkom, które przecież spróchnieją, a my chcemy wierzyć, że to, co napisaliśmy, zapisaliśmy swoim życiem, ma sens. Ma sens. Tak jak mówił Karol Wojtyła, Jan Paweł II, w swoim ostatnim poemacie Tryptyku Rzymskim. Proszę Państwa, jak się na taki głos jak Pan Jerzy, to ja jestem już niepotrzebny. Ośmieliło mnie
moje przybycie tutaj jest związane z takim właśnie ośmieleniem kilkoma myślami. Jedna to to, że jako ludzie Kościoła katolickiego tworzymy wspólnotę ponad regionami, ponad powiatami, województwami. Po prostu tym bardziej, kiedy podróżujemy po świecie, to dostrzegamy, że nasza religijność, którą spełniamy w świątyniach Londynu, Paryża, Waszyngtonu czy gdziekolwiek indziej, jest taka sama. Wtedy czuję się dobrze. Natomiast jako poeta mam poczucie, że jesteśmy absolutnie polską dzielnicową. Nie ma osoby na tej sali, która by cokolwiek wiedziała o twórcach Białostocczyzny, Białegostoku, tak zwanego Podlasia. Tak jak i trudno byłoby znaleźć w Białymstoku ludzi, którzy wiedzą, co się pisze właśnie. Zmiennie nie dociera nasza twórczość, więc jeżeli będzie taki etap, a przewidziałem jako drugi etap naszego spotkania odrobina mojej twórczości, to nie ze względu na egocentryzm, ale właśnie takie poczucie, że i że może ludzie chcą, może Państwo chcecie posłuchać tego, co się pisze w zupełnie innej krainie. Jednak pierwszy punkt to Wojtyła i ja z tym, co noszę w swoim sercu. Dawno, dawno temu studiowałem na KULU bez jakichkolwiek szans na utrzymanie, ponieważ wyrwałem się z biednego portowego domu w Gdyni i spróbowałem. Ja nie wiem, jak to się stało. Być może byłem pracowity, czymś tam zwróciłem uwagę i na pierwszym roku psychologii i historii, bo studiowałem razem, taki byłem napalony na wiedzę, zorientowano się, że trzeba mi pomóc. I ja już na pierwszym roku dostałem stypendium Karola Wojtyły. Poprosiłem swojego kolegę ze studiów. 2 lata mieszkaliśmy w jednym pokoju w 13. Potem inwigilowanej przez policję, ponieważ to były czasy, kiedy nie można było się nie angażować w sygnał, że z taką rzeczywistością my na KULU się nie pogodzimy. Wiesław Mering, dzisiejszy biskup włocławski, napisał do mnie list, kiedy się dowiedział, że zostałem zaproszony przez państwa, przez pana Witkowskiego tutaj. I ten list pragnę odczytać. Drogi panie profesorze, ogromnie się cieszę zaproszeniem na spotkanie autorskie w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Bardzo tego wyróżnienia gratuluję. Uczestnikom spotkania koniecznie powinien pan profesor przypomnieć, że będąc studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 67-72 tamtego wieku, otrzymywał stypendium, które stanowiło część wynagrodzenia księdza kardynała Karola Wojtyły za jego pracę naukową, dydaktyczną na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pamiętam ten fakt doskonale, jako że sam również byłem beneficjentem hojnego serca księdza kardynała.
Z perspektywy czasu myślę, że nasz święty dobrodziej nie tylko nam pomagał, ale również uczył wrażliwego dostrzegania potrzeb innych ludzi oraz zachęcał do tego, by za otrzymany dar odpłacić pracą na rzecz uniwersyteckiej społeczności. Odpracowaliśmy przecież nasze stypendium w poszczególnych zakładach naukowych naszej niezapomnianej uczelni. Cieszę się, że pan profesor opowie uczestnikom spotkania o niezwykłej osobowości Karola Wojtyły. Niech Bóg błogosławi. Dziękujemy bardzo serdecznie. Także Karol Wojtyła mnie nie zna. To było po prostu dar, wydaje się, że anonimowemu studentowi. Ktoś mnie tam wskazał. Natomiast rzeczywiście Wiesław Mering to człowiek, który wiele na koleżeńskich falach współbrzmiał i do dzisiaj cieszymy się tym, co napiszemy, co powiemy. Wiesław Mering jako 22-letni młodzieniec wpada do 13 około godziny 10, sztura mnie w ramię, bo ja akurat rzeczywiście studiowałem na dwóch kierunkach, zmęczony klapnąłem. Co ty robisz? Co ty robisz? Dlaczego nie jesteś na uczelni? Wojtyła przyjechał. Przyznam się, że nie było to dla mnie czytelne, skąd takie prawie oburzenie Wieśka. Okazało się, że on, będąc o 2 lata w studiach starszym, ja byłem na pierwszym roku, on na czwartym, 3 lata, wiedział, że jest jakaś, utworzyła się spontanicznie tradycja, że wszyscy walą do auli Kulu, kiedy jest Wojtyła. I ja podekscytowany, zmobilizowany natychmiast wyskakuję i idę krakowskim przedmieściem na Aleje Racławickie. I tam zastaję Wojtyłę w czasie wykładu. Wykład jest nudny jak flaki z olejem. Wojtyła patrzy w kartki, czyta przy wtedy tam nagłośnieniu, ledwo go słychać. Po prostu smutny widok. Oczywiście włączam wyobraźnię i sobie myślę, ale ten człowiek prawdopodobnie w nocy przyjechał z Krakowa. Prawdopodobnie jest zmęczony. Prawdopodobnie chce być precyzyjny i swoje refleksje o etyce Schellera chce przekazać słuchaczom precyzyjnie. To jeden fragment z moich spostrzeżeń. I oczywiście pamięć potem jego kazań, wszystkiego, co przez 27 lat obserwowaliśmy. Niesamowita metamorfoza, w ogóle inny człowiek, inny sposób mówienia. Może się nawet trochę męczył tą swoją naukowością. Może dlatego też tym drugim nurtem była poezja. Nie wiem. Natomiast moje spostrzeżenia i tajemnica Karola Wojtyły to jeszcze inna przestrzeń. To przestrzeń jego mowy ciała. Uwierzcie mi państwo, idzie przez dziedziniec. Obok profesor Kamiński, profesor Styczeń, doktor Strojnowski, doktor i inni, Majdański i inni, którzy jakby szli w takim kontredansie, w takim tańcu ukłonów. To znaczy cały świat nie istniał, tylko istniał Wojtyła. A on w czarnej, w niczym się nie wyróżniającej sutannie idzie wolnym krokiem i tak jest nastawiony
na każde słowo, które do niego dociera. Właściwie nie mówi, to oni mają pragnienie mówienia do niego, a on... I nie wydziwiam. Aura niesamowita. I nie chodzi mi o tworzenie mitu, tylko takie realne doświadczenie, że jest cały w kontakcie. A potem te analogie, których doświadczałem wtedy, kiedy, jeszcze raz mówię, Karol Wojtyła nie mówił, albo wydawało się, że nie mówił, ale na pewno się modlił. I jak on się modlił, to właściwie kamery telewizyjne nie miały nic do pokazania, bo się nic nie działo, a jego jakby nie było w tej rzeczywistości ziemskiej. Po prostu tak niesamowicie i cudownie potrafił się skupić. Kiedy 16 października 1978 roku staliśmy z rodziną przed telewizorem. Nie jestem pewien, czy staliśmy, bo 99%, że klęczeliśmy. Habemus Papam, 4-letni Łukasz, 3-letnia Maria i my zadziwieni. A potem... Potem kolejny, ja tak wyździubalam szczegóły z przecież wydarzeń, które nieustannie się toczyły, więc kolejnym takim epizodzikiem zadziwienia w związku z Wojtyłą i jego mową ciała to była chwila, kiedy biały mężczyzna w sile wieku schodzi z trapu samolotu. Na nic nie zwraca uwagi, na nikogo, pada na kolana i całuje ziemię. Jako człowiek teatru pomyślałem sobie tak cynicznie, no trochę przesadza, to takie trochę histeryczne. Jako człowiek w ogóle zastanawiający się nad tym, no wzruszające, piękne. Ale dopiero po latach ksiądz Janusz Stanisław Pasierb w swojej publikacji, kiedy już nie żył, odnalazłem klucz do tego gestu. Janusz Stanisław Pasierb mówi, przecież on całuje relikwiarz. Przecież on uszanuje relikwie. Pozostałości, nie powiem resztki, ale pozostałości naszej historii. Całuje relikwiarz ze świętymi szczątkami tych, którzy przenieśli Polskę, naszą kulturę, naszą mowę, naszych praojców, ojców, nas. Relikwiarz, tak, to było słowo, które otwierało mnie na nowo w moich emocjach, uczuciach patriotycznych. Jeżeli za długi wstęp, wybaczcie, ale teraz pomyślałem sobie, że zaprezentuję Państwu to coś, co w zabieganym świecie jednak żadnemu z nas chyba łatwo nie przychodzi. To znaczy, chciałbym zaprosić Państwa do mojej prezentacji kilku fragmentów twórczości Wojtyły. W pierwszej cząstce będzie to utwór, kiedy Wojtyła ma 19 lat. Potem trochę starszy. A potem jeszcze starszy. Ubrałem się w ten dodatkowy mikrofon, ponieważ wydaje mi się, że nie sposób tak Wojtyłę prezentować z estrady. Po prostu chcę do Państwa zejść bliżej i poczytać Wojtyłę z ogromnym zadaniem, które stawiam przed Państwem. Będę odrobinę komentował pierwszy tekst, krótki.
Potem jest średni Samarytanka. A potem, już teraz proszę o mobilizację, długi poemat, który zaczął się tytułem, zaistniał tytułem Chrystus. Ale później Wojtyła zmienił tytuł na Rozważania o śmierci. I one są chyba takim tekstem kilkunastominutowym. Zamęczę Państwa, zadręczę, ale chcę odważnie wejść, prosząc o cierpliwość, o to wszystko, co da nam, stworzy szansę na bycie z Wojtyłą nie na zasadzie dokładnego i definicyjnego funkcjonowania rozumowego. Po prostu w rozważaniach o śmierci mam takie poczucie dotykania metafizyki, ale także i przede wszystkim głębokiej religijności. W rozważaniach o śmierci Wojtyła ma 55 lat. Ja mam 66 i jestem trochę dalej. A wracanie do rozważań o śmierci Wojtyły po prostu pomaga mi w budowaniu czegoś takiego, o czym kiedyś marzyłem. Moje dzieci, pokażę wam, jak się umiera. O, już jestem słyszany, prawda? W poemacie Pieśń o Bogu ukrytym, napisanym w 1944 roku, czyli gdzieś na początku drogi kapłańskiej. O Panie, przebacz mej myśli, że nie dość jeszcze miłuję. Przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli, że chłodnym myślom jak nurt Ciebie odejmuje i nie ogarnia płonącym ogniskiem. Ale przyjmij, Panie, ten podziw, który się w sercu zrywa, jak zrywa się potok w swym źródle. Znak, że stamtąd przypłynie żar i nie odtrącaj, Panie, nawet tego chłodnego podziwu, który nasycisz kiedyś kamieniem płonącym u warg. I nie odtrącaj, Panie, mojego podziwu, który jest niczym dla Ciebie, bo cały jesteś w sobie, ale dla mnie jest teraz wszystkim strumieniem, co brzegi rozrywa, nim oceanom niezmiernym tęsknotę swoją wypowie. Pewnie Państwo zgodzicie się, że jak tak pisze 19-letni chłopak, to teraz możemy rzeczywiście myśleć, że być może od dawna nie, ci starsi, od dawna nie docenialiśmy tego geniuszu, który istniał także w poezji. Wielu zadufanych i przemądrzałych krytyków literackich mówi, że twórczość Wojtyły nigdy by się nie przebiła na poziom poetycki, ponieważ to tylko dlatego, że został papieżem, istnieje. To są bzdury. To jest pełna negacja, to jest nieumiejętność czytania. I o tyle bym rozumiał, w czasie, kiedy takie słowa padały, ludzie w ogóle nie byli przygotowani do analizy i do odbioru tekstu głęboko religijnego.
udawało się innym. A teraz tekst, który zadziwia innym jeszcze elementem. Samarytanka. Fragment pieśni o blasku wody. Samarytanie, jeżeli dobrze pamiętam, to Żydzi, którzy nie zostali objęci koniecznością ucieczki do niewoli, sprowadzenia do niewoli egipskiej. Oni gdzieś tam się pochowali, a zostawszy, żeby żyć, nawiązywali kontakty także z innymi nacjami. Więc dla Żydów była to zdrada. Samarytan traktowano gorzej niż psów. Zdradzili nas. Samarytanka. Oczywiście Państwo wiecie, że to jest nawiązanie do biblijnego spotkania Jezusa z Samarytanką. Owa studnia. Owa studnia złączyła mnie z Tobą. Owa studnia wprowadziła mnie w Ciebie. Nie było wśród nas nikogo, tylko jej blask głęboki, drżący jak czysta źrenica w orbitach kamieni. Ona mnie w oczy Twoje przeniosła i w nich zamknęła. Wtedy to ja, przytomna mojemu ocknieniu, jak człowiek w przejrzystym nurcie, przytomny własnemu odbiciu, nagle dźwignięty w zwierciadle i przeniesiony w siebie, oddech tamuje zdumiony, nad światłem się własnym kołysząc. Jak zostałam dźwignięta? Nie wiem. Choć byłam przytomna sobie przedtem i potem sobie, rozgraniczona, czyżby tylko przebudzeniem i prostym otwarciem ściany, przez którą chodziłam dotąd, nie wiedząc, że mnie dzieli ode mnie samej i nie tylko ode mnie. O, jakże zostałam dźwignięta. Choć wszystko jest jak dawniej, z tamtego wzgórza muły zsuwają się jak codzień juczne. Świat się podnosi i miarowo opada w blask domów niesionych błękitem powietrze. Znów lamp palonych w pośrodku oczekiwanych gwiazd. Ten ciężar, który ze mnie wyjąłeś, ja rozpoznam dopiero powoli, miarą własnego znużenia, wśród tylu walk, gdy zechcę wydobyć z siebie jakąś cząstkę tej prostej harmonii, którą Ty masz bez trudu i bez miar. Popatrz, a we mnie nie bez trudu ją miałeś, tę cząstkę. Przecież wiem, że nie zawisło w próżni to brzemię, które ze mnie wyjąłeś, którego żadna z wag nie odważy i nie odróżni, więc nieodróżnionym ważę i nieodróżnionym znów jestem lekka. Tak lekkim staje się płomień uniesiony z zeschłego drzewa łukiem świetlanym, który wokół siebie podważa nocy rozległe wieko. A w samej głębi, z której przyszłam zaczerpnąć tylko wody dzbanem, tak już dawno do źrenic przywiera ten blask. Tyle poznania znalazłam, ileż więcej niż dotąd znalazłam w odbiciu tej studni, tyle pustej w sobie przestrzeni. O, jak dobrze. Nie zdołam Cię z
Nie zdołam cię całego przenieść w siebie, ale pragnę, byś pozostał jak w zwierciadle studni, zostają liście i kwiaty z wysoka zdjęte spojrzeniem zdumionych oczu. Oczu bardziej prześwietlonych niż smutnych. Zwróciliście Państwo uwagę. Mam tylko prośbę, Panie, jeżeli jakby Pan mógł bliżej mikrofon dać ust, to będzie czytany. Bardzo dziękuję. Zwróciliście Państwo uwagę, że tu pisał mężczyzna, że właściwie z rzadka można znaleźć tak odważnego autora, kapłana, biskupa, który pisze utożsamiając się z kobietą. To bardzo częsty tekst w konkursach przekroczyć próg nadziei, ponieważ jak zwykle wśród młodzieży dużo jest młodzieży żeńskiej i dziewczyny takie 18-19-letnie czuły, że to jest tekst, który właśnie dlatego, że jest płciowo im przydzielony, często korzystały i często na kilkanaście konkursów poetyckich właśnie interpretacja Samarytanki była tą interpretacją najwyżej wycenianą. Mężczyzna, który potrafi włączyć czy sformułować takie słowa, dzięki którym myślę, że każda kobieta czuje się uszanowana w swoim przeżywaniu, ale i w swoim myśleniu. Kiedykolwiek będziecie mieli Państwo okazję do skupienia się przy Samarytance, zapewniam, że warto. A teraz bym poszukał takiego miejsca, gdzie dobrze, w miarę dobrze byłoby ze światłem, gdzie także byłbym blisko z Państwem, a chciałbym przystąpić do rozważania o śmierci, do tego tekstu, który prawie jest szaleństwem, żeby na tak otwartym spotkaniu zaproponować. Podejmuję się, proszę Was o pomoc. Po prostu poeta. Dojrzałość, zstępowanie do ukrytego rdzenia. Opadają warstwy wyobraźni, jakby liście zawarte w pniu. Wyciszają się takie komórki, którymi wrażliwość jeszcze się rozbudza, a ciało własną swoją pełnią dosięga brzegów jesieni. Dojrzałość. Przybliżenie powierzchni do dna. Dojrzałość. Przenikanie głębi. Dusza bardziej pojednana z ciałem, bardziej śmierci przeciwna, niespokojna o zmartwychwstanie. Dojrzałość do trudnych spotkań. Dojrzałość jest także bojaźnią. Kres uprawy zawiera się już w jej początku. Początkiem mądrości jest bojaźń, lecz spoczywa już w innych warstwach tej samej gleby. Nie jest już potrzebą ucieczki, jest przestrzenią, którą mierzy się wielkość. Przenikamy do tej przestrzeni. Odchodzimy od tego początku i tak wracamy powoli. Dojrzałość jest bowiem w miłości, która przemienia bojaźń.
Gdy znajdziemy się u brzegów jesieni, bojaźń i miłość wybuchną przeciwnym sobie pragnieniem. Bojaźń, pragnieniem powrotu do tego, co już było istnieniem i wciąż jeszcze nim jest. Miłość, pragnieniem odejścia ku temu, w kim istnienie znajduje całą swą przyszłość. W nas, patrzących ku brzegom jesieni, zmaganie przebiega wzdłuż tego podziału, jaki każdy człowiek w sobie nosi, gdy ciało wciąż w nim stanowi przeszłość jego własnej przyszłości. Każdy, gdy swej własnej przyszłości nie potrafi łączyć ze swym ciałem. Nurtów mijania nie zatrzymasz, jest ich wiele. Biegną wokół, tworzą pole, w którym przenikasz sam, pogodzony, bo jednak coś wzbiera, bo rośnie wokoło świat i we mnie. Coś zostaje z dziedzictwa i coś z zapowiedzi. Nurt mijania jest także nurtem wzbierania. Tych nurtów nie wytrzymasz do końca. Pójdą dalej, sam upadniesz poniżej, to wiesz na pewno, i w proch się obrócisz, to wiesz na pewno. Istniejesz stale ku śmierci, istniejąc wciąż ku przyszłości. Ona stale wstępuje w twój nurt. Nie wyzwoli cię z pól przemijania. Czy odbierze istnieniu całą przeszłość i przyszłość zarazem? Misterium Paschale, tajemnica przejścia, w której jest odwrócony porządek mijania, gdyż przemija się od życia ku śmierci. Takie jest doświadczenie i oczywistość taka. Przechodzenie poprzez śmierć ku życiu jest tajemnicą. Tajemnica. To zapis głęboki, dotychczas nieodczytany do końca, poczuwany, niesprzeczny z istnieniem. Jeśli ktoś odsłoni ten zapis i odczyta i sprawdzi na sobie i przejdzie, wówczas dotykamy śladów i przyjmujemy sakrament, w którym pozostał ten, co odszedł i przemijając nadal ku śmierci, trwamy w przestrzeni tajemnicy. Nurtów mijania nie zatrzymasz, jest ich wiele, wciąż rośnie świat, pod każdą ludzką śmierć podchodząc wyżej, wezbrany. Jeden z nas wielu przeszedł w poprzek wszystkich nurtów mijania i zmienił kierunek pola, w którym przemija każdy, samotna wielkość w osnowie całego stworzenia i niepowtarzalna. To przejście nazywa się Pascha, misterium. Biegli naprzód do groty, w której trzymano zwierzęta jak w szopie, i podążali z daleka za gwiazdą. Biegli później do grobu, który okazał się pusty i napełniony światłością, a potem szli stromo w górę od potoku Cedron w dolinie pod urwiskami miasta, na których zadali mu śmierć. I oto wszystkie ogniwa śmierci własnej, dolina, potok, zbocze, urwisko i wreszcie to miasto rozdzielił i nie tylko kamień grobowy, lecz całą tę ziemię odsuwa, przemieniając pola mijania, choć nadal spadają tak samo nurty potoku Cedron i nurt krwi w ciele człowieka nadal steruje w kierunku śmierci. Zapoczątkował w nich miejsce urodzin i miejsce życia odsłonił w każdym człowieku, które przerasta nurt mijania, które przerasta śmierć. To miejsce, światem wzbierającym otoczone, opiera się śmierci, ono też przyjmuje zmartwychwstanie jako najprostszą niewiedzę i pełnię wiary, jako zaczyn, który w zbieraniu świata zadaje kłam.
Na chwilę przerwę, zwracając uwagę Państwa na ten niesamowity, właśnie nienaukowy, nielogiczny zwrot. Ono też przyjmuje zmartwychwstanie jako najprostszą niewiedzę i pełnię wiary. Na chwileczkę przeproszę Państwa za moment, wracam do tekstu. Jako najprostszą niewiedzę i pełnię wiary. O, jakże jesteś związane miejsce mojego mijania z miejscem urodzin. Zamysł Boga spoczywa w twarzach przechodniów, a głębia Jego podąża za tokiem powszednich dni. Obsuwając się w śmierć, odsłaniam oczekiwanie i oczy utkwione w jedno miejsce i w jedno zmartwychwstanie. Jednakże w Jego ciała zamykam i pewnik Jego rozpadu powierzam ziemi. Ty wschodzisz nad nią powoli i zamysł Twój nadal zrównywasz z powierzchnią każdego dnia oraz z cieniem przechodniów w ulicach popołudniową porą, w ulicach naszego miasta pod zmierzch. Ty, Boże, Ty jeden możesz ciała nasze odebrać ziemi z powrotem. Ostatnie słowo wiary, która wychodzi naprzeciw konieczności mijania, słowo, które odpowiada na zapis niesprzeczny z istnieniem, słowo najbardziej podejrzewane, wypowiadane wbrew śmierciom codziennym, wbrew dziejom planety, która stała się miejscem naszego przemijania, miejscem śmierci pokoleń. Pozwól działać we mnie tajemnicy. Naucz działania w ciele, które słabość przenika, jak herold wieszczący upadek lub jak piejący kur. Pozwól działać we mnie tajemnicy, naucz działania w duszy, która z ciała przejmuje swój lęk i za nie się trwoży, a przy tym ma swój lęk własny o dojrzewanie, o czyny, których ślad na zawsze poniesie ludzki duch, o głębię, w którą była zanurzona, o boskość wreszcie samą. Ma swój lęk własny, który nie jest przeciwny nadziei. Nadzieja dźwiga się w porę ze wszystkich miejsc, jakie poddane są śmierci. Nadzieja jest jej przeciwwagą. W niej świat, który umiera na nowo, odsłania swe życie. Ulicami przechodnie w krótkich bluzach z włosami, które spadają na kark, przecinają ostrzem swoich kroków przestrzeń wielkiej tajemnicy, jaka rozciąga się w każdym z nich między śmiercią własną i nadzieją. Przestrzeń biegnącą w górę jak głaz słonecznej plamy, odwalony od drzwi grobowych. W przestrzeni tej, w najpełniejszym świata wymiarze jesteś. I wtedy ja mam sens. I moje w grób opadanie, i przechodzenie w śmierć, a rozpad, który mnie czyni prochem niepowtarzalnych atomów, jest cząstką Twojej paschy. Śmierć jest jednak doświadczeniem kresu i ma w sobie coś z unicestwienia.
nadzieją odrywam moje ja. Muszę oderwać, aby stanąć nad unicestwieniem. A wtedy zewsząd wołają i nadal wołać będą: szalejesz, Pawle, szalejesz! Oto zmagam się z sobą samym i zmagam się z tylu ludźmi o mą nadzieję. Mej nadziei nie potwierdza we mnie żadne złoże własnej tylko pamięci. Nadziei w zwierciadle mijania nie odtwarza nic. Tylko twoje przejście paschalne, zespolone z zapisem najgłębszym mego bytu. I tak wpisany jestem w ciebie nadzieją. Poza tobą istnieć nie mogę. Jeśli własne me ja stawiam ponad śmiercią i wydzieram z gruntu zniszczenia, to dlatego, że wpisane jest w ciebie, jak w ciało, które swoją wypełnia moc nad każdym ludzkim ciałem, by zbudować na nowo me ja, podjęte na gruncie mej śmierci, konturem tak bardzo odmiennym, a przecież najwierniejszym, w którym ciało mej duszy i dusza ciała zespala się na nowo, by swój byt, dotąd oparty o ziemię, ostatecznie oprzeć o słowo i zapomnieć wszelkiego bólu, jak serce uderzone nagłym wichrem, którego nie udźwignie żaden na ziemi człowiek. A lasy pękają w koronach lub nisko u korzeni. Ten wicher, pchnięty twą dłonią, staje się oto milczeniem. Atomy dawnego człowieka wiążą prastarą glebę świata, którego dotykam moją śmiercią i ostatecznie przeszczepiam w siebie, by stały się wszystkie twą paschą, twoim przejściem. Karol Wita. I jak tu stanąć po takich tekstach z własną poezją? Może chwila przerwy? Prawda? Dziękuję. Jeżeli chwila przerwy, to akurat świetnie się składa, bo proszę Państwa, pan Jerzy nie wie o tym, że w naszym muzeum każdego miesiąca mamy młode talenty. No dzisiaj talent dojrzały, pani, która jest po filologii angielskiej, pani Katarzyna Leszczyńska, zapraszam na scenę. Będzie wieczór poezji Jana Pawła II połączona z pięknymi utworami w wykonaniu pani Kasi. Pani Kasio, zapraszam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Skąd Pani teraz przyjechała? Z Zawad. Nie. Koło Działoszyna. Koło Wielunia, te okolice. Mam zaszczyt dzisiaj Państwu zaprezentować dwa utwory. Pierwszy będzie to utwór Alicia Keys,
If I Ain't Got You, a drugi Son of the Preacher Man, Dusty Springfield. A ja, korzystając z okazji, że się podłączamy, proszę Państwa, bardzo chciałem podziękować wszystkim tym, którzy przyszli dzisiaj do nas, ci, którzy nas już muszą opuścić, a takim człowiekiem jest pan Jerzy Nowakowski. Chciałem bardzo podziękować, bo przyniósł nam do muzeum nowe trofeum, mianowicie przewodniczący Rady Miasta, pan Wolski, przekazał nam do muzeum Jana Pawła II z 1991 roku w postaci małej statuetki, która już jest w muzeum. A teraz przed Państwem pani Kasia. Czy lekki rewerb i pogłosik? Raz, raz. Raz. Fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there, and our lives are bored, so full of the superficial. Some people want it all, some just want nothing at all. If I got you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people search for the fountain that promises forever young. Some people need 3,000 roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on the silver platter, and what would it be? With no one to share, with no one who truly cares for me. Some people want it all, some just want nothing at all. If I got you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people want it all, some just want nothing at all. If I ain't got you, baby, if I ain't got you, babe. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got it, you. I got it, you.
Billy Jean was a preacher's son, and when his dad would visit, it's come along. When he got around and started talking, that would Billy would take me walking. Through the back, I would go walking. That kid look into my eyes. Like, love to my surprise, the only boy who could ever reach me was a son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was a son of a preacher man. Yes, he was. Whoa. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. Come and tell me everything is alright. When I get away tonight, the only boy who could ever reach me was a son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was a son of a preacher man. Yes, he was. How will I remember the look I want in his eyes? Stealing kisses from me on this line, taking time to make time, telling me that it's all mine. Looking for each other's knowing, looking to me how much we've been groaning. The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. Yes, he was. The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. Proszę zostać na scenie, ja już do pani idę. Proszę państwa, te oklaski takie cieniutkie, a pani bardzo ładnie śpiewała, świetny głos. A gdzieś pani uczyła angielskiego? Nadal uczę. No, a gdzie? Osobiście. Ale gdzie się pani nauczyła? A gdzie się nauczyłam? Mhm. Studiowałam w wspaniałej uczelni w Centrum Języków Europejskich w Częstochowie. Rekomendujemy szkołę. Tak. A więc Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Dziękuję pani Katarzynie Leszczyńskiej za występ, który uświetnił spotkanie z cyklu z Janem Pawłem II ku przyszłości, organizowane comiesięcznie w muzeum. Gratulujemy talentu i życzymy wielu sukcesów. Krzysztof Witkowski, dyrektor muzeum. 18 listopada. Bardzo dziękuję. A ja dołączam z poczuciem rzeczywiście spotkania wielkiego talentu, także i pracy, jaką pani wykonuje, żeby uzyskać taki poziom. Gratuluję. I dziękuję pani. Taka pochwała od pana Jerzego, który zna się na tym, także wielki komplement, dziękujemy. A ja w tym miejscu chcę bardzo podziękować panu Ryszardowi Strojcowi, który jest z nami. Panie Ryszardzie, prezes, który wyłapuje nam takie właśnie talenty i zawsze się tutaj stawiają na naszej scenie. Jeszcze raz, panie Ryszardzie, bardzo, bardzo ci dziękuję. Proszę państwa, jest to już okoliczność inna niż frazy Karola Wojtyły. Karol Wojtyła to poeta, który wyrósł lepiej nie mówić, absolutnie w takim tropie Stanisława Wyspiańskiego. Początkowo to w ogóle była taka młoda Polska.
a potem filozoficzna myśl, którą urzeczywistniał w dużej frazie. Nie dał się wciągnąć we współczesne jemu gierki poetów, którzy szatkowali tekst, uważając, że tam prawie każde słowo tyle znaczy. Ta długa fraza, która jest podyktowana precyzją myśli i takim ogromnym uszanowaniem języka. Ja startując dzisiaj w takiej mimowolnej, ale to żart konkurencji, chcę Państwu powiedzieć, że bywały fazy, gdzie pisałem, starałem się w jakiś tam sposób nawiązać do Wojtyły. Najbardziej to widać w tym tekście, który zaraz przeczytam, a jest właśnie jemu poświęcony. Ale większość tekstów z arkusza poetyckiego, który mam przed sobą, przywiozłem z myślą, że podaruję każdemu z Państwa jako mój ukłon podziękowania za obecność. Ale także gdybyście Państwo chcieli, to tam można w międzyczasie otworzyć arkusz i razem ze mną sobie czytać, bo to jest, jak się czyta razem, to może jeszcze szybciej dochodzi treść, która w moim przypadku ściskam ją między słowami, próbuję ze słów tworzyć rzeczywistość, która nie jest realistyczna, mimo że dysponuję rekwizytami konkretu, uważając, że każda metafora musi być osadzona w konkrecie, analogicznie jak w przypowieści, że się nikt nie przedostanie przez ucho igielne ze swoim wielbłądem, ze swoim bogactwem. I dopiero wtedy, kiedy dowiadujemy się, że ucho igielne, tak się nazywa jedna z bram wiodących do Jerozolimy, no to wtedy właśnie doświadczamy tego, że metafora musi być osadzona w konkrecie. Trochę się tego wstydzę, ale to jest tak, że tak naprawdę to w ogóle jestem nieznany, więc powinienem, próbuję się Państwu rzucić w oczy. Ale jest już po wyborach, Panie Jerzy, już po wyborach. Ale to nie w związku właśnie, to jeżeli już, to wybory moralne, dobrze? O, to już wybory moralne. Proszę potraktować to jako mój ukłon i rodzaj takiej wdzięczności za to, że mogłem przyjechać, że jesteście Państwo i mogę się z Państwem podzielić. A tekst, który poświęciłem w tym najnowszym arkuszu Karolowi Wojtyle, to tekst Samotny mężczyzna idący przed Bogiem. Skała wśród niespokojnego oceanu, ołtarz ofiarny, próg nadziei, biały anioł. Kiedy mówi, że kocha, nie żartuje, nie rezygnuje z obrony ludzi przed nimi samymi. Namiętnie nakłania świat do świętości. Jego siła to prostota i pokora. Poeta wiernie stojący u stóp tajemnicy bytu. Upada pod ciężarem krzyża świata. Nad słabością jego ciała pokrzykiwanie i drwiny. Via crucis na oczach świata. Biczowanie. W milczeniu upadł. Nad nim jest Chrystus. A z boku w tym arkuszu wydrukowałem tekst trochę starszy niż tytuł, wiersze najnowsze. Tekst, który jest, za który otrzymałem Nagrodę Nobla. Nie wiecie Państwo o tym? O, to ja Państwu opowiem. Ta duża księga, księga krzyża, motyw pasyjny, antologia pasyjna,
opracowała Barbara Arsoba, Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 98. W około 2000 roku dociera do mnie list Barbary Arsoby ze Szczecina, która pisze, że trochę się głupio czuje, ale wydaje jej się, że to bardzo ważne, żebym wiedział, i ona ośmieliła się skserować list księdza Jana Twardowskiego do niej. Nie mam tego listu przy sobie. Mniej więcej parafraza tak brzmi. Kochana Barbaro, książka jest pięknie wydana, gratuluję, ogromna praca, a w niej najpiękniejsze są teksty Jerzego Binkowskiego. A tam była Krzyżowa Droga, którą tutaj umieściłem. Czy to nie jest Nagroda Nobla? Jeszcze więcej. Tego tekstu się nie da przeczytać, prezentując, dlatego zapraszam do wspólnej lektury. Ja będę czytał głośno. Krzyżowa Droga po prawej stronie arkusza. To jest tak, że narastał we mnie bunt wobec całej liturgii Drogi Krzyżowej, w której tak piękne, tak niewyobrażalnie przeze mnie głęboko przeżywane słowa: kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i wielbimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. A co autor Krzyżowej Drogi, to tam tak rozpisał się na te straszne winy nasze, na te straszne cierpienia, prawie że pasja według nawiązuje do tego filmu, który też przeżyłem jako początkowo szaleństwo w obrazie cierpienia Chrystusa. I ja postanowiłem, że pójdę nie emocjami, a jakimś takim najkrótszym słowem. I mój wiersz był wierszem dwulinijkowym, właśnie tak. Stacja pierwsza. Przed wiekami skazany. Stacja druga. Krzyż dźwignął, niebo wygiął. Stacja trzecia. Zdrożony, pod krzyżem skulony. Stacja czwarta. Z matki ramion w zgon. Stacja piąta. Cyrenejczyku, chłopczyku. Stacja szósta. Twarz puchnie na płótnie. Stacja siódma. Drugi raz za nas. Stacja ósma. Kobiety płaczą. A dzieci? Stacja dziewiąta. Upadł w ziemi ranę. Stacja dziesiąta. Nagi człowiek. Stacja jedenasta. Boże, bezdroże. Stacja dwunasta. Eli, Eli. Stacja trzynasta. Ciało zostało i krzyż. Stacja czternasta. Cisza. I przez co najmniej 2 tygodnie chodziłem, próbując spełnić tę regułę, jaką sobie wymyśliłem, że to będzie chociażby 2 wiersze na każdą stację. I to tylko piszę, natomiast nie wyobrażacie sobie Państwo, co człowiek czuje, kiedy nagle
zaczyna stopniować ciszę i odnajduje kontekst dla słowa ciszej. I tak powstała ostatnia stacja. Ale to były 2 tygodnie pracy. Co zrobić, żeby... No cisza niby już jest wystarczająca. A ja uważam, że kiedy dodałem ciszej, jest jeszcze bardziej. Dziękuję. W tym arkuszu jest pierwsze i jedyne w moim 42-letnim życiu małżeńskim zdjęcie z żoną w Gdyni. To jest tak, że ona nigdy nie pozwoliła mi się z sobą sfotografować. Nie wiem, może na starsze lata jeszcze bardziej mnie kocha, albo po prostu jest bardziej wyrozumiała. Dziękuję, Jana. Prawda, że piękna? A tekst westchnienia, no niestety już nie jest ostatnim, bo się udało mi coś tam jeszcze nowego napisać. Natomiast jest to coś, czego wcześniej nie robiłem. Po prostu były wakacje, człowiek w zieleni, w kwiatach, w śpiewających ptakach, w Trofimówce, na Kolonii, 50 kilometrów od Białegostoku, gdzie cisza jest taka, że choć oko wykol. I właśnie tam od czasu do czasu siadałem, coś tam napisałem i napisałem 15 westchnień, a któryś z przyjaciół mówi: słuchaj, Jurek, to jest po prostu początek 15 wierszy. Także proces trwa, a westchnienia są właśnie takie, tak jak cień zawieszony pomiędzy kroplami. Chłopiec we mgle. Pytałaś, czy wie, że to koniec lata? Aster w Rabatce otwiera koszyk płatków. Domyślacie się Państwo, że to kwiat jesienny i że to jest właśnie dowód, że jednak, no wiem, że to koniec lata. I autentycznie na naszej kolonii Sójki to sąsiadki, że hej, a jakie to piękne kwiaty, nie wiem, czy Państwo wiecie, to ptaki, to w ogóle cud. Wielobarwne sójki wstrzymują oddech, odkładają na jutro szum wzlatujący. Miał swój rytm, opóźniał objawienie swej twarzy. Pozwalam dniom wybierać komórki mego ciała. Dęby stoją wpatrzone w księżyc pełen pełni. I znowu, to jest po prostu pełnia dookoła. Dęby naszych, tam kilkadziesiąt dębów dookoła. I takie westchnienie. Dęby stoją wpatrzone w księżyc pełen pełni. To jest wymyślone, ale mój kolega matematyk stwierdził, ja jeszcze nie wiem, na czym to polega, że to jest w ogóle genialne. A matematyk absolutnie przedni, najwyższej klasy, ceni sobie taki tekst. Wydawało się, że pociąg się spóźnił, a na peronie, że nikt już nie czeka. Nie otwiera albumu, dłonie zatrzymuje na okładce. To taki czasami trud wchodzenia we wspomnienia. Ostry kąt widzenia, popękane ściany. Wolność stóp mierzy odległość od lipy do dębu, od kamienia do kamienia. I oczywiście żaden analityk tego tekstu nigdy nie dojdzie, dlaczego ja piszę od lipy do dębu, od kamienia do kamienia. Lipy i dęby to drzewa mojej Trofimówki, żony Trofimówki. Ja tam przyjechałem z Gdyni, zakochałem się w niej, w jej rodzicach. Cudownie, niesamowicie pracujących. Właściwie to o nim mnie Mieszczucha, który
Tak, to prawda. Ja lubię betony. Ja umiem się znaleźć na betonach miasta. A to, co tam dzięki żonie doświadczyłem, to coś, co jest z innej planety i stanowi już wartość nie do przelicytowania. A od kamienia do kamienia. Niecałe 2 lata temu poznałem 82-letniego mężczyznę w dziwnych okolicznościach. Jadę z Korycina do Janowa, nowa droga, wszystko tam przez 42 lata znane. I nagle hamuję i mówię do żony, słuchaj, ale tam było coś zupełnie, zupełnie innego. Kamień na kamieniu. Kiedy wróciliśmy, stwierdziliśmy, że tam jest pomnik poświęcony tym, którzy polegli nad Smoleńskiem. Na wsi, na kolonii, gdzieś tam właśnie w takim zabłąkaniu cywilizacyjnym znalazł się człowiek, którego ja zacząłem szukać. Po prostu dzwonię do gminy i pytam, kto to zbudował. Gmina jakby trochę niepewnie, gotowa umyć ręce, że to nie oni, mówi, że nie wiedzą. Potem jeszcze jedno biuro. W kolejnym biurze Urzędu Gminy dowiaduje się, proszę pana, tutaj jest taki stary człowiek, który buduje takie różne kapliczki. Kto on może to zrobił? Pomnik smoleński zbudował, znalazłem go, rozmawiałem. Zdzisław Misiewicz, były dyrektor dużego kombinatu budowlanego w latach socjalizmu, potem się to nazywa komunizmem, jestem gotów zmienić tę nazwę. Człowiek, który już budował kościoły w Białymstoku o tyle, o ile zapewniał transport, czyli z państwowego przedsiębiorstwa wypożyczał i jakoś tam bilansował ciężarówki, spychacze, pługi, żeby wyrównać teren, żeby zabetonować, żeby wreszcie nowy kościół mógł powstać. Ten człowiek w wieku 57 lat, poproszono go, przyjaciele powiedzieli, mogą być problemy, bo zaczęli nas rozliczać. Panie Zdzisławie, niech pan pójdzie na emeryturę i my to jakoś... Także chrześcijanie, katolicy tam się zmobilizowali, bilans panu Zdzisławowi zrobili taki, że nie trafił do więzienia za budowanie, za pomoc przy budowaniu kościołów w Białymstoku, ale sam tak wielką dynamiką napędzany, chory, nowotwór, a on mówi, że jak nowej kapliczki nie buduje kolejno, chyba z 40 w okolicy kapliczek postawił i właśnie to było w 14, tak, to o czym opowiadałem, ten najazd, to było tuż po 10 kwietnia 14 roku. A potem chyba się zaprzyjaźniliśmy. Nie mówimy do siebie na ty, zawsze panie dyrektorze, panie prezesie, panie prezydencie, mówimy do siebie żartując. I wybudowaliśmy już kolejny pomnik na wzgórzu, na najwyższym wzgórzu. To jest po prostu zbiera z pól kamienie rzędu 3 metry szerokości, tam kilka ton wagi i konstruuje w wypadku Golgoty Wschodu, o której teraz zaczynam mówić. To jest takie wzgórze około 4 metrów wysokości, a na szczycie postawiona, oczywiście zakupiona przez niego figura Chrystusa Zmartwychwstałego, obok tej kupy kamieni, takiej ogromnej wysokości, jak strażnik z jednej strony, z drugiej strony strażnik po obu stronach strażników, wysokie maszty na jednym, flaga Watykanu na drugim, Rzeczpospolitej i błogosławiący Chrystus polom właśnie w okolicach Zabrodzia, Wyłód między Janowem a Korycinem. I taka kolejna historia z biskupem związana, opiekunem grupy absolwentów KUL-u w Białymstoku był ksiądz Henryk Ciereszko. Coś tam sprawiło, że został biskupem. Na Boże Narodzenie w ubiegłym roku mówię, księże Henryku,
poznałem człowieka, który pokazałem mu zdjęcia, zanosi się na to, że Golgotę Wschodu jako hołd tym, którzy zginęli na Wschodzie, a jednocześnie ma w rodzinie posła Rzeczpospolitej, jego wujek był posłem ziemi korycińskiej i janowskiej w Sejmie Rzeczpospolitej przed wojną. Zginął oczywiście zadenuncjowany przez okolicznych Żydów, bo to w ogóle jest teren wcześniej sporo zamieszkały przez Żydów, którzy się łączyli z komunistami i we wrześniu 1939 roku zadenuncjowali Adolfa Sawickiego i jego właśnie, to się mówi, wujek, czyli nie bratanek, tylko jak się mówi stryjek od strony ojca? Po prostu, tak, siostrzeniec. Właśnie jego siostrzeniec zbudował tę Golgotę Wschodu. Tam w Janowie również dowiedziałem się i w związku z tą Golgotą Wschodu o jeszcze jednym wątku życiowym. Na Kulu istniała legenda otaczająca fantastyczną postać Ireny Sławińskiej. Pani profesor, to jeden z najsławniejszych teatrologów, to w ogóle sława polonistyczna na całą Europę, doskonale mówiąca po francusku, po angielsku. Przyjaciółka Miłosza była w czasie wręczania Nagrody Nobla właśnie przez niego poproszona do Sztokholmu. Legenda mówiła, że pani Sławińska, wysportowana, fantastycznie dynamiczna, energiczna kobieta, ucięła w pewnym momencie kontakty z mężczyznami, czyli w ogóle nie nawiązuje relacji z mężczyznami, jest po prostu starą panną. Gdzieś tam do mnie docierało, że ona jest po takiej tragicznej miłości. I po prawie 40 latach w Janowie, w którym brałem ślub, dowiedziałem się, że kilka kilometrów od Janowa urodził się Józef Marcinkiewicz, absolutny geniusz matematyczny z Uniwersytetu Wileńskiego i to właśnie on był miłością Ireny Sławińskiej. W książce biograficznej o Józefie Marcinkiewiczu jest umieszczone zdjęcie na ścianie, zdjęcie dużego obrazu, w którym jest postać Józefa Marcinkiewicza, młodego, 20-paroletniego mężczyzny, a pod nim jest umierająca, chora, 80-kilkuletnia pani profesor Irena Sławińska. Właśnie ten Janów z tymi genialnymi, z tymi fantastycznymi ludźmi, inny geniusz to Zdzisław Misiewicz, który postawił Golgotę Wschodu, biskup Ciereszko w dniu zesłania Ducha Świętego zgodził się przyjechać na pole. Przyszło około 200 osób tam z kolejnych wsi dookoła. Kapitalna pogoda. Na przeistoczenie jest cisza, w której tylko te złośliwe, przepięknie śpiewające skowronki utrudniają skupienie. W ogóle niebo na ziemi. I chcę przypomnieć, że to także był dzień, kiedy wybraliśmy na prezydenta Andrzeja Dudę. Także razem gdzieś. To był właśnie dzień zesłania Ducha Świętego. Rozgadałem się tylko inspirowany tym obsesyjnym w ostatnim półtora roku mechanizmie zbierania wraz z panem Zdzisławem Misiewiczem kamieni, które się nadają na kapliczki przydrożne albo na wspaniałe pomniki. Kim jesteś? Wykrzykuje. Tętni, tętnica, tętentem krwi. Dokąd tak śpieszysz, serce? Łydki drżą i szept drży. Dzięki Państwa cierpliwości mogę powiedzieć, że już mi łydki nie drżą. I finał. Brzozowy krzyż, biała kora i cień śmierci.
A jako, że jestem z Gdyni i kiedy to pisałem sobie, pomyślałem, Boże, może to testament, to jeszcze napisałem, jest we mnie księżyc za mgłą i wschód słońca nad zatoką, która dochodziła do mojej dzielnicy Gdyni Obłóża i moja perspektywa, taka naturalna, życiowa, to perspektywa przestrzeni. Kiedy pracując z młodzieżą, a głównie pracowałem, tak się szczęśliwie złożyło, że ja jako psycholog nie gadałem dzieciom morałów, tylko po prostu robiłem z nimi, robiłem teatr. Pan Witkowski tak czujnie zwrócił uwagę na jedną z nazw grupy teatralnej. Pamiętacie Państwo? Boże Ziółka. Był to niewygodny dla prowadzącego zespołu tytuł i nazwa. Zdarzyło się, że kiedyś wszedłem na scenę i powiedziałem: to, że jesteśmy niezłe ziółka, przyznajemy, ale to, że jesteśmy Boże ziółka, nam nie zaszkodzi. Ale rzeczywiście był pewien opór. Chyba z 10 lat taką grupę prowadziłem w pierwszym liceum w Białymstoku i to był jeden z jaśniejszych, jedna z jaśniejszych faz życiowych. Właśnie ten dylemat kiedyś po stanie wojennym. Jakim ja mam być psychologiem? Ja mam pomagać ludziom przystosowywać się do nienormalnej rzeczywistości stanu wojennego? Zastanawiałem się, co robić dalej. Pytałem żonę i Pana Boga, czy robić doktorat z psychologii i gdzieś tam się umieścić na uczelni, czy po prostu błysnęła mi myśl podjąć te studia, które gdzieś tam od młodzieńczości mi towarzyszyły. Po prostu na kulu miałem swoją grupę teatralną i właśnie w wieku 33 lat podjąłem studia teatralne. Zresztą okazało się właśnie to potem, że było narzędziem do takiej mojej pracy misyjnej. Z młodzieżą się nie ględzi, z młodzieżą się robi i jak się robi, to uczy się punktualności, odpowiedzialności, pewnych zobowiązań, tego wszystkiego, co jest rytmem pracy, żeby w ambitnym liceum młodzież mogła jeszcze zająć się teatrem, to my musieliśmy robić taki skok do przodu. My rozpoczynaliśmy próby o 7 rano, o 6:30 rano, żeby o 8 być już po próbie, bo potem znowu zajęcia dodatkowe, korepetycje, coś tam jeszcze i my bardzo często pracowaliśmy właśnie przed 7. I przyznacie Państwo, że z takimi doświadczeniami, kiedy idzie młodzież, która nie jest uczona słowem, a działaniem, mam poczucie, że to miało szczególny sens. To co, rozgadałem się trochę, a powrócimy do jeszcze jednego wiersza. To wiersz, który powstał właśnie w tym roku na Wielkanoc. Chyba jest czytelny. Ołtarz ofiarny. W pustce powietrza pomiędzy kamieniami milowymi, w pustyni mego miasta ginie modlitewny puls drzewa. Jeszcze tylko 14 kroków na granitowo-śmiertelne wzniesienie. Jeszcze w krajobrazie dłoni zadrży kilka głazów, kilka bloków skalnych. Łzy milczą, gdy opadają i ziemia pod nimi płonie w ogniu. Złoty ciężar snu kryje w sobie ściśnięte wrogo pola nieznajome. A wiatr bezcielesny, całą obojętność daremnie wywyższając, kładzie głowę na brzegu blasku, raz jeszcze bez uprzedzenia myśl otwiera. Ty jesteś pion i poziom, drzazga w niebo.
drzazga w bok. Żertwiennik. Moje wschodnie naleciałości są zdobyte. Ja nie jestem stamtąd, więc słowo żertwiennik znalazłem jako ten, który jest ołtarzem ofiarnym. I stąd ta próba syntezy Wielkiej Nocy w tym słowie. A troszeczkę dalej jest wiersz Soleczniki Ejszyszki Jaszuny. To jest jeden z wątków szczęśliwych naszego życia. Jaszuny. Właśnie spróbuję zaraz wyjaśnić. Zdarza nam się kilka razy do roku być zaproszonymi przez jednego z kapłanów, znakomicie wykształconego doktora Wojciecha Łazeckiego, na wyprawy po Litwie, ale tak naprawdę to wyprawy po Polsce, po Rzeczpospolitej, niczego nie odbierając Litwinom, absolutnie nie. Ejszyszki i Soleczniki to są dwa miejsca na południu. Zwiedzamy przez dwa dni określony powiat z programem robionym przez księdza Łazeckiego. Dokładnie godzina po godzinie, minuta po minucie odwiedzamy kolejne pozostałości, że tak powiem, relikwie po Rzeczpospolitej. Jaszuny jest to dwór rodu Śniadeckich i tej Śniadeckiej między innymi, w której kochał się Słowacki i pisał tam Kordiana. Na tej naszej wyprawie właśnie w lasach obok pałacu czytaliśmy fragmenty Kordiana. A Ejszyszki i Soleczniki. Soleczniki to w tej chwili miejscowość o największej ilości procentowo Polaków na Litwie. Ile? Tak, tak. A Ejszyszki to jest miejscowość, o której w takich rozważaniach historycznych niektórzy mówią, że doszło to tam do wymordowania Żydów przez AK, a inni, między innymi Marek Chodakiewicz ze Stanów, poświęcił temu dużą swoją pracę historyczną, pokazującą, że AK w Ejszyszkach atakowało garnizon, grupę Wojska Polskiego, które po prostu składało się w ogromnej większości z Żydów. I była to akcja wojskowa, żeby opanować posterunek, a nie akcja, żeby zniszczyć Żydów. Ale te preferencje na wschodzie Żydów wspierających komunistów były tak drastycznie na korzyść właśnie ich, że potem to mogło zaowocować taką propagandą. A mój tekst jest próbą syntezowania doświadczeń podróżnika, poznającego pewne szczegóły właśnie tej wyprawy i jednocześnie dowiadującego się albo kolejny raz doświadczającego, jak bardzo te ziemie wojowały o Polskę, nie taką, jaka potem modyfikowała się przez 46, 7, 8 i kolejne lata. Może wyjaśnienie do Polak to ważny gość. Ja miałem takie poczucie, że rzeczywistość nawet architektoniczna, nawet przyrodnicza Litwy dzisiejszej jest trochę taka zdegradowana i dopiero kiedy my przyjeżdżamy, to potrafimy się cieszyć tą ziemią bardziej niż aktualni właścicielem. Polak to ważny gość, gryczany brąz i samotność w poprzek. Wzdłuż
grymas w garnku fałszywych talentów i denarów. Pozłacane ramy jak w monastyrze, ikonostas pobożnie monotonny. Pszczeli smalec w drodze do czerwonego światła. Czy to nie żart? Krowa ślęczy nad trawą w rowie pełnym błota, jak zakutana owca. Grodzisko otoczone roistami, w środku miód z samego spod serca. Wieczność wprowadzę przez uśmiech, gdzie wyzębiają się białe noce. Szutrowa droga i niezawodne ruiny, dużo małych kamieni. Modlitwa w obu językach błogosławi przedni chleb z pszenicy i żyta. Płonie ognisko na melodię stanowienia cząstki prastarej ojczyzny. W walkach z sowieckimi oddziałami, w hołdzie synom w tej ziemi, wileńskiej i nowogródzkiej, wśród wierszy i poematów tutejszych poetów. Ja myślę... Nie wzruszajcie mnie, ja się po prostu jestem zaskoczony. Wiecie Państwo, że ja to uważam za jeden ze swoich najlepszych wierszy. A to dlatego, że właśnie tu udało mi się znaleźć swój zapis, gdzie są konkrety z obrazu, z pleneru, z tego, co widziałem. Także widziałem świątynię fantastycznie wyzłoconą na zewnątrz drewnianą, a w środku to też z tej ziemi, które, i to zmieściłem w tym, pozłacane ramy, jak w monastyrze, ikonostas pobożnie monotonny. Zażartowałem sobie z tego bogactwa złota, które zawsze symbolizuje boskość. Jak się tak patrzy, to w pewnym momencie także i no to staje się, trzeba własnego wysiłku, żeby do boskości doszlusować w takiej świątyni. Wiecie Państwo, mam, czy starczy sił, bo mam jeszcze trzecią część, którą uważam, że jest największym podarunkiem oprócz Wojtyły, bo ja to, damy radę jeszcze? Damy radę, ale Panie Jerzy, teraz zrobimy sobie taką fajną, myślę, że dla Pana też miłą rzecz, a mianowicie osobą, która Pana tutaj ściągnęła, jest Ania. I poprosimy teraz Anię na scenę. Chodź, Aneczko. Wiedziałaś. To Anna niech idzie, zapraszam. Ania, pan Państwu... też, ja też idę i będziemy teraz Pana w ogień krzyżowy pytań. Teraz dobrze. Pana weźmiemy. Proszę o chwilę cierpliwości, bo potem chodź, będzie już zupełnie inny etap. Jest data 10 kwiecień 10 roku i 10 kwiecień 14 roku. Ten wiersz jest opublikowany w antologii poezji smoleńskiej i ośmielam się go jeszcze na zakończenie tego wątku własnej twórczości przeczytać. Drżenie. Twarz rozorana, przepastna rana nieba w ziemi. Kość ta przypomina, kogo ona przypomina, naga jak prawda. Gorzkich żalów przybywanie, w strunach krtani to płakanie, płaczą niektóre niewiasty, płaczą niektórzy mężczyźni, spluwają niektóre kobiety, plują niektórzy mężczyźni. Tylko dzieci dziwią się zachodom i wschodom krzyża, wsłuchują się w drżenie nadlatującego samolotu sumienia. Sumienia tam nie ma, bo się bałem, że będzie zbyt dosłowny. Ale o to mi chodzi. Idziemy na scenę. Zapraszamy na górę. Chodź. Zdaje się, że... Tak, tak, oczywiście. Odłatwiłem oczywiście Pani Janinie, wyjście to nas tutaj do muzeum. Pani Janino, zapraszamy Cię tutaj do męża. Masz jedno, jedyne zdjęcie z mężem przez 42 lata. Będziesz miała teraz jeszcze materiał filmowy. O drugie ślubne. Zapraszamy. Ślubne jeszcze mamy, ślubne. Ania, proszę do tego.
Ja nie lubię się fotografować. A nie będziemy się fotografować. Proszę, będziemy sobie opowiadać o pani mężu. Więc pierwsze pytanie, jakie pani jeszcze nigdy nie zadała, chciałaby to zrobić w sposób taki publiczny. Publicznie? Czy ciągle będziesz mnie kochać tak jak dotychczas, czy jeszcze lepiej? No teraz, teraz musi pan się... coś napisać dla żony. Mam. Jest. Ale to jest pomysł, mogę? Może. Napisać? Nie. A jednak, widzicie państwo, to tylko w Muzeum Monet i Medali, gdzie jest Jan Paweł II. Dokładnie, mówimy i jest. A ja zaraz będę przepytywał, a nie pan... Zgubiło się. Nie, nie zgubiło się, jest tak ważne, że jest bardzo dobrze schowane. Aniu, a ty w międzyczasie, pan Jerzy będzie szukał, powiedz mi, jak się wpada na takie pomysły, że zaprosić tak fantastycznych ludzi? No to nie, to jest dłuższa opowieść, bo to nie jest tak, że to mój pomysł i moja znajomość. Ja mam znajomego poetę z Torunia, pana Janusza Andrzejczaka i pan Janusz Andrzejczak, znany tobie również, kiedyś mi opowiedział o swoim Podlasiu, którym jest zakochany i jeździ tam, chodzi po lasach, po puszczach i pisze swoje wiersze pełne przyrody i mówił mi, że jest tam właśnie niesamowity człowiek, którego kiedyś musimy do Częstochowy zaprosić i żeby jest. O nim usłyszeli ludzie również tutaj. Czy państwo też tak uważacie? Także sprawcą tego wszystkiego jest toruński poeta. Ale myślę, że to nie jest może ostatnia wizyta. Ja sam uważam, że to jest ostatnia wizyta. Mam takie poczucie spełnienia. A żona nie. I to nie jest tak, że mówię to jakoś interesownie, bo właśnie żaden za tym interes. Chodzi o to, że Częstochowa, to miejsce Jasna i Górska oraz teraz, dzisiaj poznane Muzeum Medali Jana Pawła II, to jest to coś, czego ja już więcej niczego nie potrzebuję. Tym bardziej się cieszę, że państwo jesteście, bo był taki moment, właśnie ta Polska dzielnicowa i sobie myślę, kiedyś pojechałem do Poznania, nie czytałem dzisiaj swojej mszy świętej, miałem muzykę do tej mszy świętej, pianistę i kompozytora i solistkę i przyjechaliśmy do Poznania i przyszły 4 osoby. I był to rodzaj takiego, no, czegoś dramatycznego, spotkanie się odbyło i ja też miałem takie poczucie, że to wszystko możliwe, a wieczór płynie, państwo cudownie słuchacie. Czego mi więcej do szczęścia? Znaczy ja mam nadzieję, że z kantatą jeszcze tutaj, z kantatą jeszcze traficie do nas. To była ta przewidziana ostatnia cząstka, kantata przemienienia, którą wykonaliśmy po wielomiesięcznej pracy z kompozytorem, młodym kompozytorem Jakubem Milewskim. W tej chwili ma 23 lata, kończy Uniwersytet Muzyczny w Warszawie. Wydaje się, że ogromny talent. Jeżeli byście tylko państwo cierpliwie poczekali, to właśnie w tej końcowej cząstce chcę zaproponować coś, co mi się nie mieściło w głowie, że ja, który dysponuję bardzo średnim słuchem, otrzymując tylko prymki muzyczne, stworzę do tego libretto, czyli najpierw muzyka, a potem słowa, a potem państwo posłuchacie. Dobrze, jaki był pretekst powstania tego? Co było pretekstem powstania tej kantaty? Pretekstem, to Sokółka, ale proszę. Pretekstem powstania było doświadczenie czegoś, nad czym ja się zastanawiałem, czy jeżeli się zdarzyło w Sokółce, to albo to miejsce jest wyjątkowo bogate w pobożnych, dobrych ludzi, albo to miejsce jest miejscem szczególnie złych i niedobrych ludzi i dlatego objawia się Bóg. Dylemat pozostaje, natomiast faktem jest, że od 6 lat w kościele świętego Antoniego w Sokółce w oddzielnej kaplicy jest zorganizowany ołtarz z tak zwanym kustodium, które zawiera
cząstkę ludzkiego ciała w stanie agonii. Zdiagnozowana przez anatomopatologów resztka komunikantu, który upadł na dywan w świątyni. Kapłan wziął już, nie rozdając oczywiście, miał pomysł, żeby włożyć opłatek do pojemnika z wodą z nadzieją, że się rozpuści opłatek i w ten sposób no jakby zamknie się historię tego opuszczonego opłatka. Po kilku dniach okazało się, że w to miejsce powstał zestaw dziwnej materii, którą postanowiono zbadać naukowo i okazało się, że jest to tkanka serca w stanie agonii. Komunikant. Biskup Białostocki nie odważa się tego nazywać cudem. Mówi o wydarzeniu eucharystycznym, a trwają wszystkie procedury potrzebne do uznania cudu w Sokółce. I jedna z osób, które badały tkankę, które właśnie swoim autorytetem stwierdziły, zdiagnozowały, spotkawszy młodego muzyka, który przyjechał z utworem, z tryptykiem poświęconym Smoleńsku, z niedużą orkiestrą ełcką, po koncercie podeszła i zapytała, czy zechciałby pan napisać coś, może no, dobrze byłoby, żeby to był duży utwór muzyczny związany z tym cudem, z tym wydarzeniem eucharystycznym. I wtedy gdzieś z Polski, z Poznania telefon, panie Jerzy, czy zechciałby pan napisać libretto? A skąd się pan dowiedział, że ja w ogóle jestem? A on mówi, a tu w Poznaniu jedna z pana uczennic powiedziała, no ty szukasz kogoś do napisania libretta, to ty Jerzego Binkowskiego nie znasz, ty głupi jesteś, czy co? Oczywiście zażartowała, a to była moja uczennica z grupy teatralnej, która już studiowała w Poznaniu i tam w Poznaniu mnie zaanonsowała. I tak właśnie za chwileczkę państwo kolejna osoba, która się na panu poznała. Ale chcę powiedzieć, że jeżeli pan mówi w tej chwili o tym cudzie z Sokółki, to stoi przed nami pani prezes, która jedyna może tutaj państwu świetnie powiedzieć, kto będzie gościem u nas w lutym, 18 lutego, bo 18 stycznia ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski, a 18 lutego przyjedzie ktoś z Poznania. I Aniu, powiedz o tym gościu. Niech państwo się już szykują. Znaczy, planujemy, to jest może, przepraszam, to jest może pomysł, żeby państwo jeszcze raz do nas przyjechali na 18 lutego. Proszę posłuchać. Takie mamy plany, nie mamy jeszcze ostatecznego potwierdzenia. Chodzi nam o księdza profesora Wilczyńskiego, Sanktuarium Ciała. Tak, to jest cud z 1399 roku. Chodziło o hostię, która została na zlecenie, tu będę niepoprawna politycznie, na zlecenie kilku Żydów, którzy chcieli sprawdzić, czy to faktycznie jest ciało Chrystusa, została skradziona, konsekrowana hostia z kościoła. Dała się namówić kobieta bardzo uboga, którą przekupiono pieniędzmi. Kiedy rzecz się dokonała, kiedy już zaczęto eksperyment w cudzysłowie, czyli chodziło o to, żeby sprawdzić, czy krew jest, czy krew poleci, czy to jest ciało Chrystusa, doszło do takiego też przy okazji niejako cudownego zjawiska, bo ta krew, która wytrysnęła z hostii dźganej nożem, mówiąc kolokwialnie, spadła na twarz dziewczynki, która była niewidoma i ona odzyskała wzrok w tym momencie. Sprawcy się przestraszyli, postanowili hostię najpierw utopić w studni. Nie okazało się bezskutecznie, w związku z czym zabrali ją, wynieśli, zakopali. Też się okazało, że bez skutku, ponieważ hostia cały czas na powierzchni była i unosiła się nad ziemią. To jest wydarzenie, które zostało uznane oficjalnie i na pamiątkę tego wydarzenia król Jagiełło ufundował kościół w miejscu, gdzie hostia była profanowana. Jest dzisiaj to sanktuarium.
Są z tym problemy różne, bo tak jak mówię, poprawność polityczna spowodowała, że środowiska żydowskie bardzo protestują przeciwko temu, żeby w ogóle cokolwiek na ten temat mówić. Została wydana książka, wznowiona zresztą po chyba 100 latach, pod tytułem Trzy hostie, którą można kupić, gdzie jest cała historia opowiedziana. No i Gazeta Wyborcza robi wszystko, co może, żeby to nie poszło w obieg, żeby się, no krótko na temat, żeby po prostu przestać opowiadać o tych historiach, które są no, naszą przeszłością, stanowią naszej tożsamości. To tak jakbyśmy dzisiaj nie mogli powiedzieć o tym, że nie wiem, był potop szwedzki, Szwedzi mieli zamiar Jasnogórę tutaj ograbić czy zniszczyć, prawda? No to jest nasza przeszłość, nie możemy milczeć o tym, co było i fabrykować faktów na potrzeby właśnie politycznej poprawności. Tyle. Także mamy nadzieję, że ksiądz profesor Wiczyński dotrze do nas, ale jeszcze, że tak powiem, pracujemy nad tym. I wtedy oczywiście, zresztą zapraszamy pod każdym pretekstem, ale to byłby wyjątkowy. Tak jest, jak się mnie dopuszcza. Proszę bardzo. No, pani prezes, to jest prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich, dział telewizyjny. Zarządu głównego zawsze myli. Zarządu głównego, oczywiście, ale telewizyjnych. To jest też swoje, wszystko. Wszystko masz. Wszystkie media. Pięknie. Jestem duża. To dlatego dużo się rzeczy u nas, proszę Państwa, też dzięki pani prezes dzieje. Bardzo dziękujemy za wstawiennictwo i za to, że mamy dzisiaj takich wspaniałych gości. Prawda? Państwu się podobają? Ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo cały czas krążymy wokół Podlasia, ale przecież nie możemy zapominać, i tutaj już się uśmiecham do pani, nie możemy zapominać, że mamy świętego z Podlasia, pewnie już niedługo, póki co błogosławionego, księdza Jerzego Popiełuszkę. I tutaj dzisiaj tak troszkę dotknęłyśmy tematu z panią w trakcie rozmowy przed, ale myślę, że ważne by było dla nas takie świadectwo człowieka, który tam jest, tam żyje, był w tym klimacie i w jakiś sposób, no nawet pośredni, bo pani mówiła, że nie spotkała, ale w sposób pośredni gdzieś tam obok te wszystkie sprawy ważne i wspaniałe się działy. Niewątpliwie jest to ciekawy kawałek ziemi na tej ziemi. Rzeczywiście w tej chwili to są obrzeża naszego kraju, ale przecież trzeba pamiętać, że jeszcze 70 lat temu to mieliśmy zupełnie inne granice i to było nieomal centrum Polski, a o czym się w tej chwili nie mówi. W tej chwili no tak jakoś tak się zapomniało o tej historii. Już tam szeptałam, te Jaszuny to jeszcze jest miejsce, gdzie Mickiewicz trzecią część Dziadów też tworzył, więc a to w końcu jest jeszcze bardziej na wschód, ze 200 kilometrów od nas. Natomiast ksiądz Jerzy Popiełuszko rzeczywiście się urodził w sąsiedniej parafii, że tak powiem, w Suchowolskiej. Ja jestem z Janowskiej parafii. 15 kilometrów. Tak. No i tak to się składa, że taka jest ta ziemia. I maturę on zdawał w Suchowoli. Ja jestem po liceum sokulskim. W związku z tym rzeczywiście jestem z tą Sokółką tak emocjonalnie związana, tym bardziej, że niedawno mieliśmy 50-lecie matury i ciągle ta młodzież z tamtych lat jest razem. 50-letnia. Tak, tak, tak. No dobrze, panie Jerzy, przepraszam, że wchodzę w słowo. Nie. Chciałem zapytać, czy pan znalazł ten wiersz? Nie. No proszę z głowy. Przy następnej okazji. Pięknie parafrazował. Ale to jest rzeczywiście. Nie odpuścimy. To jest rzeczywiście tekst mówiący o tym, że jakoś tam moje stare biodra ciągle. Moje stare biodra sztywnieją, ale jest żywa krew i ona mówi: kocham, tobie zawdzięczam właśnie to wszystko, co jest najpiękniejsze we mnie, a wiersz, tekst się kończy fragmentem naszej rozmowy w domu. Ja
trudno się adoptowałem do okoliczności życia w Trofimówce na ziemi sokólskiej. I czasami miałem poczucie takiej przepaści między tym, że się mówi, że białostoczanie, sokulszczanie to są tacy ludzie serdeczni, tacy gościnni, a ja nie byłem tego pewien i zadałem w końcówce wiersza pytanie, czy ta ziemia jest moim błogosławieństwem, czy dzięki żonie napisałem, czy może ja jestem dla tej ziemi błogosławieństwem. Za panem idzie Fidel et Ratio, wiara i rozum, więc wszystko jest w porządku. Ani, bardzo dziękujemy. Czas na kantatę. Panie Janeczku. Damy szansę. Bardzo dziękuję, wielkim szacunkiem. Kantata. Gratuluję pani męża. To był dobry wybór. To była, nie ona wybierała, to ja tak, wybierałem. Tak, tak, kobiety nie wybierają. Mhm. Był taki dzień, kiedy ją spotkałem w południe, a wieczorem na spacerze powiedziałem, że będzie moją żoną. W dniu, w którym ją spotkałem, powiedziałem jej, że będzie moją żoną, a ona powiedziała, ty jesteś po prostu wariatem. I po latach mogę mówić, widzisz, i ty miałaś rację, i ja miałem rację. Muszę zadać panu to pytanie. Takie czasy, ciężkie czasy, złe czasy, interesujące czasy. Gdy słuchałem pana słów dotyczących tych dwuzdaniówek, to wydaje mi się, że na dzisiejsze czasy byłoby dobrym 15. stacja, trzeci raz za nas lub trzeci nas dla nas. Prawda? Czy dobrze zrozumiałem, że mam pisać dalej? Tak. Kantata przemienienia. Proszę bardzo. Panie Jerzy, kantata przemienia będzie taką kantatą, którą zakończymy nasze spotkanie, a ponieważ nas nie jest więcej niż 50 osób, to może zróbmy tak, że po spotkaniu, po tej kantacie, zaprosimy państwa na 7 minut do muzeum, bo muszę panu pokazać, że jest w naszym muzeum moneta z Sokółki. Pełne zaskoczenie. W takim razie, proszę państwa, widzów internetowych, żegnamy bardzo serdecznie. Dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy firmie Premium Media, że jesteście z nami. Pozdrawiamy Kanadę, pozdrawiamy Stany, pozdrawiamy Meksyk, pozdrawiamy Filipiny, bo po ostatnim spotkaniu czytaliśmy, kto nas ogląda, więc wszystkim, którzy są za oceanem z tej i z tej strony, mówimy dzień dobry i dobranoc. Do miłego zobaczenia za miesiąc w naszym Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. A teraz wszystkich państwa pożegnają nasi goście, klaszcząc, że po prostu tutaj są z Polakami, którzy są z Janem Pawłem II ku przyszłości. Jeszcze w tym miejscu pragnę podziękować wszystkim pracownikom Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II i firmy Prezydent za to, że przygotowali jak zwykle wszystko perfekcyjnie, i panu Tomkowi, i pani Krysi, i panu Jackowi, i Tereni, i wszystkim, którzy są z nami w wielkim zapacie. Kochani, kantata przemienienia o Sokółce. I nasz drogi gość Jerzy, panie Jerzy. Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry pomysł na wszystko. Dziękujemy jeszcze raz. Weź jeszcze daj na chwileczkę pauzę. Przepraszam bardzo. Ja jeszcze mam do państwa wszystkich, którzy są tutaj zgromadzeni. Mieliśmy ostatnio spotkanie z katechetami w naszym muzeum. Chciałem powiedzieć, że było aż około 70 osób. Siostry zakonne, cywile koniecznie chcą przyprowadzić swoich dzieciaki.
Niestety większość z nich pochodzi z różnych rodzin, takich szczególnie, którym się jakby nie przelewa. Ja rozumiem, że mogę tutaj poprosić, znaczy zrobić ukłon i to żadnego problemu nie ma, żeby odwiedziły to nasze muzeum, ale w większości przypadków jest problem z dojazdem. Jeśli ktoś z Państwa mógłby wspomóc właśnie takie szkoły do tym, żeby mogły dojechać, to byśmy bardzo prosili o kontakt z nami, to powiemy Państwu, jakie to są koszty, może ktoś by z Państwa mógł wziąć na siebie na przykład koszty transportu, wtedy oni sobie tutaj zobaczą. Teraz będzie grupa z siostrą Grażyną, 58 osób i co ciekawe, to jest ośrodek szkolno-przedszkolny numer 1 w Częstochowie z Alei Jana Pawła II. Numeru nie pamiętam, ale to była szkoła podstawowa numer 40. Chcą właśnie pod koniec tego miesiąca tutaj w takiej ilości do nas przyjechać. Autokar wynająłem z firmy Almatur, będzie podstawiony. Jakbyście mogli, to bardzo proszę o kontakt. Jak ktoś nie może dzisiaj, to proszę ewentualnie pamiętać na przyszłość, bo bardzo dużo szkół z okolic Częstochowy chciało przyjechać do naszego muzeum. Bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję za to spotkanie, a już apel jasnogórski zaśpiewamy sobie nie tradycyjnie z tej sceny, tylko wewnątrz muzeum podczas pozwiedzania. Bardzo jeszcze raz wszystkich żegnam i życzę spokojnej, dobrej nocy i miłego oglądania.